Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. I... no co? Co ja tu będę dłużej przedłużał? Lecimy na Gameland, proszę państwa. Tutaj będziemy mieli szmaragdy do ogarnięcia. Zagrajmy sobie jako... o, możemy sobie tutaj wybierać kolor Sonika. Zagrajmy sobie jako czarny Sonic. Czemu by nie? O, speed możemy sobie taki ogarnąć, czemu by nie? No i lecimy z koksem, kurcze pieczone. Zbieramy, kurcze... szmaragdziki. Ciekawy całkiem system, jeżeli chodzi o zbieranie szmaragdów, bo myślałem, że wiecie, to będzie jak w klasycznych Sonikach, a raczej klasycznie nam dobrze znanym, że po prostu będziemy musieli, powiedzmy, zebrać 50 pierścieni, albo po prostu na samym końcu planszy będzie czekał na nas taki ogromny, jebutny pierścień, a się okazuje, że w Gamelandzie będziemy musieli zbierać te szmaragdy. Całkiem fajne, nie będę tego ukrywał. I mamy tutaj serduszko wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Eggmana, hehe. Co z tego, że mamy sierpień, więc trochę to byłoby nielogiczne, jakby to było ten wielka orkiestra świątecznej pomocy. Dobra, mamy tutaj zakończenie i teraz pewnie będzie... o! A, czyli tutaj jaki wynik żeśmy ustanowili, spoko. Czyli teraz tak, prawdopodobnie, bo o ile dobrze tam widziałem, a chyba dobrze widziałem, to są do każdego takiego Gamelandu trzy akty i prawdopodobnie w ostatnim akcie będziemy mieli dopiero szmaragd. Oj, kurczę pieczone, trzeba będzie ten... na chwilę wyłączyć telewizor, poczekajcie sekundkę, ponieważ mi się telewizor sam z automatu zaraz wyłączy, a tego bardzo nie chcę. Będę musiał ogarnąć tą opcję. Dobra, zajebiście. Będę musiał ogarnąć tą opcję, żeby mi się tak ten telewizor z automatu nie wyłączał, co tam, nie wiem, ileś minut. Znaczy, Boże, nie minut, tylko co ileś godzin. Bo kiedyś jak miałem pilot do tego telewizora, to... coś tam chyba naknypsałem, bo jak kiedyś dużo oglądałem telewizji, no to ustawiałem sobie, żeby z automatu się potem telewizor wyłączał. No i niestety chyba zapomniałem tego wyłączyć. Co skutkuje tym, że od czasu do czasu dostaję taką informację na telewizorze. No, ale myślę, że da się to ogarnąć. To jest spokojny... spokojna wasza, jak to się mówi, no nie? Ale fajna muzyka w tle nam towarzyszy. Tak więc, moi drodzy, myślę, że podczas robienia tych szmaragdów mogę to powiedzieć głośno. Jak wam się ogólnie podobała seria Sonica Colors Ultimate? Wiem, że część z was może już nie pamiętać, co ja tam dokładnie mówiłem. Ja sam nawet już nie pamiętam, jak ja tą serię prowadziłem. Jak ja tę serię prowadziłem, nie tą, tylko tę serię. Ale ufam samemu sobie i wiem, że chyba było dobrze. Śmieszne wejście, nie będę tego ukrywał. I jak sobie sprawdzałem trofki, które nam zostały, to tak naprawdę zostały nam teraz trofki za szmaragdy, czyli jak zdobędziemy ostatni siódmy szmaragd, no to będziemy mieli już splatynowaną gierkę. Już nam nic nie zostanie tak na dobrą sprawę. Co mnie osobiście się bardzo podoba. Gameland 1, akt 3. Potem będzie Gameland 2, akt 1 i tak dalej, ponieważ mamy tutaj 7 Gamelandów. I czy tylko mi Gameland przypomina tego? Kurde, ten świat z Raymana. Redemption i z szalonych kurlików na GBA, ten taki właśnie zabawkowy. No bo autentycznie to trochę tak wygląda. Chyba teraz dobrze lecimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić, ale mam takie dziwne wrażenie, że chyba dobrze lecę. Ale wiecie, różnie to bywa. Może mi się teraz tak wydawać, a potem się okaże, że jednak źle leciałem.
Oj, 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 troszeczkę zrypałem. Spadłem na dół. Teraz tylko co jedynie powiem wam szczerze, że czekam na tego Sonika Frontier, żeby zabrać się również za to, jak to wyjdzie oczywiście, bo to będzie naprawdę przekozak gierka. Po tym co oglądałem na różnych zwiastunach. I to myślę, że z tego będzie srogi, bardzo fajny let's play. A jak nie let's play od razu, to najpierw sobie na live'ie to ogramy. Myślę, że też będzie przekozacko, no nie? A dlaczego ja się zbagowałem na kolcach? Przepraszam bardzo, to mi się trochę nie spodobało już. Z jakiej to racji? Już mogłem się normalnie wydostać, ale dobra, nieważne. Nie będę tutaj podważał decyzji gry, no bo jednak gra tutaj lepiej wie w końcu, no nie? Yeah, mamy zielony szmaragd. Yes. Yes. I elegancko. Bardzo ładnie. Spisaliśmy się na medal. Czas na zieleninkę? Czyli jakaś sałateczka, albo jakieś takie inne rzeczy. Pyszności. Teraz robimy 2-1. I czym się będą te gamelandy różnić od siebie? Pewnie tylko tłem, znając życie. W sensie kolorami na przykład, właśnie teraz jak tutaj widzimy. No i trochę przeciwnikami się one różną. Różnią. Blblbl. Polska trudna język. Tak więc... Nie wiem jak finalnie wygląda ten odcinek pod względem długości, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że faktycznie może to być godzinny odcinek jako bonusowy. Co szczerze byłoby całkiem spoko nawet. Bo tu naprawdę robimy tylko już bonusowe rzeczy. Jeżeli kogoś nie interesuje ten odcinek, no to wiadomo, że może go nie oglądać, no nie? No bo tak naprawdę seria dawno dobiegła końca, tylko teraz robię bardziej dodatkowe rzeczy, no nie? I gitara. Szybko poszło. Teraz mamy z kolei poziom w pełnym 3D, bo jak widzieliście, to te gamelandy pierwsze tutaj to były tylko w 2D, a teraz lecimy w 3D, co jest oczywiście miłym zaskoczeniem. Kurde, naprawdę czuję, powiem wam szczerze, że jak robię te gamelandy, to czuję taki spokój swoisty. Bez żadnego tutaj, nie wiem, obawiania się, że zaraz tutaj jakiś boss wyskoczy. Po prostu taki, kurde, segment gry. To chciałem bardziej powiedzieć, nie fragment, a bardziej segment. I to jest całkiem spoko. Szanuję za coś takiego. Każda gra musi mieć jakieś swoje takie... spokojne pomieszczenie bez jakiejś takiej, nie wiem, napinki czy bez czegoś. Tu poszło bardzo perfekcyjnie. Oczywiście mogłem się spierdzielić na dół, aczkolwiek tego nie zrobiłem, co jest oczywiście fajne. Łeee, myślałem, że się tam jakoś dostanę, kurde. Teraz jeszcze tam trzeba będzie wziąć laser. Laser! A może nawet nie trzeba lasera brać? Chyba nie trzeba.
Nie, nie trzeba. Możemy się w inny sposób dostać. Pewnie, że tak. Prosto, że tak. No i picobello. Picobello. To teraz zostaje nam tylko już akt trzeci, w którym będziemy mogli zdobyć następny szmaragd. Pytanie teraz, jaki to będzie kolor, czy to będzie, nie wiem, niebieski, może to będzie czerwony, a może nie wiem, jaki to będzie w sumie. Ciężko jest określić. Ale ciekawi mnie to bardzo. Tutaj mamy dużo takiej właśnie sekcji podwodnej, gdzie musimy atakować badniki. Też ciekawa sprawa. Serduszko. Premia za kolor. O, bardzo fajnie, to mi się podoba. Żeby mieć premię za kolor, bardzo fajna sprawa. I tutaj mamy te kule od bilarda. No, lepiej w razie co checkpoint wziąć. Dobra, Ej! Proszę bez takich numerów mi tutaj. Yes! Mamy to, teraz żółty. Żółty szmaragd. Bardzo fajnie. I wiem, że teraz niektórzy są pewnie zdziwieni, dlaczego dopiero teraz pokazuję tablicę wyników. No ale myślę, że w tych pierwszych dwóch aktach nie ma sensu tego pokazywać, no bo po co, skoro tak naprawdę tutaj kończymy Gameland i następny akt zaczynamy, więc bez sensu. W blasku słońca. Dobra, to był żółty, więc teraz pytanie, jaki będzie następny szmaragd. To będzie chyba szary, z tego co... A no tak, szary, bo tu możemy nawet zobaczyć na tej podpowiedzi, no nie? Jaki teraz będziemy zbierać? Czyli teraz wchodzimy sobie po szarych tych. Aha, dobra, to ja już rozumiem. Czyli jak się tło zmienia na przykład, to już jest też podpowiedź, jaki szmaragd będziemy zbierać. Okej, dobra, bo ja na to bym nie wpadł w sumie trochę. I w tle nam przygrywają 8 bodajże bitowe kawałki z normalnych tam poziomów, no nie? Tak więc następne to będzie Planeta Wisp w wersji 8-bitowej, jeżeli będziemy robili ten czwarty Gameland. To tak, jako taka ciekawostka mogę powiedzieć. Bo coś takiego faktycznie ma miejsce, bo jak się wsłuchacie w soundtrack, to możecie nawet rozpoznać, że to są nutki z tych wszystkich światów, tylko że w wersji 8-bitowej. Na przykład jak robiliśmy Gameland 2, to robiliśmy tak naprawdę 8-bitową wersję Sweet Mountain. A w tym Gameland 4 będziemy robili na przykład Planeta Wisp w 8 bitach. Raczej 8-bitową wersję Planety Wisp.
O, widzicie te platformy? Te platformy na przykład mi się kojarzą właśnie ze Scrap Brain Zone z Sonika 1. Może tylko mi się tak skojarzyło, ale faktycznie to tak trochę wyglądało. Ach, Sonic 1, kurczę pieczone. Całkiem spoko gierka, ale trochę trudna. Tak troszeczkę, tak ociupinkę trudna. Niepotrzebnie zginąłem, no ale niestety tak czasami też bywa. Wow, kurde, znowu to samo. Ty no, bez kitu, to jest Scrap Brain Zone. To jest autentyczny Scrap Brain Zone w wersji ten, Gameland. W Sonicu Colors Ultimate. Przynajmniej ta końcówka trochę tak wyglądała. Co w ogóle, co to jest za ten? What the fuck? Co to za głowa Eggmana, która mnie prześladuje w tym momencie? Halo, Eggman, odpierdol się ode mnie, brzydko mówiąc. Jeszcze kurwa z serduszkami tutaj wyskakuje do mnie. Co za typ? Ogarnij się, człeku. O, teraz będzie laser. Znowu ta głowa. Jezus Maria, odpierdol się. Kapuściany łbie. Ale żeśmy się łatwo z tym uporali. Łatwiutko, byczku. Polecimy sobie górą, co my będziemy się tam, kurde, dołem pitolić. Jakieś tu premie za kolor będziemy jeszcze mieli. Ładnie. A, i teraz będziemy musieli się przez tą ścianę przebić. Aha, rozumiem. To musimy zejść na dół. I lecimy. Jeszcze raz. Znowu, kurde, trzeba zejść. Ale zanim zrobimy co trzeba, to najpierw bąbelek, żeby Sonic się nie utopił. No i elegancko. Szary szmaragd chaosu. Albo srebrny, jak chcemy sobie nazwać. Albo czysty. No bo wiecie, to jest trochę taki kolor czystości. Można by powiedzieć. Taki przezroczysty, o. Dokładnie tak. Żywe srebro. No, można nawet tak to nazwać. Jak chcemy sobie tak nazwać. No i już mamy połowę, kurczę pieczone. Zaczynamy teraz czwarty Gameland. Czwarty Gameland, akt 1. Potem będzie piąty, szósty i siódmy. Yeah! I teraz otoczenie zmieniło się oczywiście na kolor czerwony. Bo jakby inaczej.
Kurde, to będzie chyba pierwszy splatynowany przeze mnie Sonic. Tak na dobrą sprawę. No tak, bo nie mam platynki w Sonicu Forces. Nie mam też platynki w tym. W Sonicu Mania, ale w Sonic Mania nawet nie da się platynkę zdobyć. Nie mam też platynki w Sonicu CD, bo w Sonicu CD też się nie da platynki zdobyć, tylko można zdobyć wszystkie trofki. Tak więc to będzie pierwszy splatynowany przeze mnie Sonic na PS-ie. Ładnie, kurczę. Trzeba będzie to później zmienić, trzeba będzie trochę więcej Soników sobie splatynować. Może ten Go Frontier się nam uda, może będzie łatwa platynka do ogarnięcia. Kto tam wie? Chociaż niby niektórzy mówią, że w Forces jest też łatwa platynka, ale ja to tam mówię nie wiem, bo jeszcze się nie podejmowałem platynki w Sonicu Forces, ale podejrzewam, że w końcu się wezmę za siebie i coś tam ogarnę. Kurde, dawaj do góry. Bez tutaj zbędnego pitolenia. No i elegancko, dobra, mamy tutaj już zakończenie. 2 minuty z kawałkiem. To lecimy teraz sobie z aktem numer 4, który jest w 3D, raczej w 3D. O, patrzcie, co my tu będziemy mieli teraz. XD? A, dobra. Nie ma co tutaj śmiać się, bo widzę, że poprzeczka jest sroga. Może teraz trzeci robot doleci do tego zestawienia śmiesznego. I to tyle? To już koniec jest? W parę sekund? Tam 46 sekund? Kurde, można i tak, ale co kto lubi. No dobra, no to zaczynamy Gameland 4 Act 3. Tak więc powiem wam szczerze, w sumie to zostanie mi teraz tylko Rayman Redemption do nadrobienia. Nie, przepraszam, nie tylko Rayman Redemption, bo jeszcze mi zostanie Castlevania Rondo of Blood. Bo jeszcze chciałem wam pokazać historię Marii Renard, którą nie pokazywałem w swoim let's playu, ale to tam wiecie, to z Castlevanią to mi się akurat nie śpieszy za bardzo. Aczkolwiek, no, zadeklarowałem się, no i pokażę to. Ja jestem słowny, moi drodzy, przepraszam bardzo. Jak to się mówi? Lecimy teraz z koksem, bo tutaj jest ściana z kolcami, a my nie chcemy zostać poturbowani przez kolce, prawda? Co nie? Co nie? I elegancko. Szybko, sprawnie i na temat. Teraz rubin żeśmy zdobyli. 693900 punktów. I zawsze to jest coś, co uwielbiam w Sonicu Colors, czyli niszczenie tych dosłownie cyferek, żeby te pierścienie zbierać, albo ewentualnie życia. Ale żyć tutaj nie ma, akurat w Gamelandzie. Czerwony jak cegła. Czerwony jak cegła. Ej, faktycznie. Ej, dopiero teraz się skapnąłem, że to jest nawiązanie do tego. To teraz mamy Gameland numer 5 i to będzie chyba fioletowy, prawda? Tak, dobrze zapamiętałem kolorek.
Oj, no tego akurat nie planowaliśmy. Nie było to moim celem, żeby stracić pierścienie, ale no okej. Ale okej. Jak to się mówi. I proszę się nie reklamować. O, no i tyle. I z fartem. Trzeba będzie za niedługo jeszcze tego Minecrafta, kurde, wrzucić na kanał, bo... tam jeszcze mam Minecrafta z Sebą. Który zalega trochę. Ale spokojnie, damy radę. Bo jak nie my, to kto? Znowu, kurde, ten zakuty łepek Mana będzie mnie ścigał. Przestań mnie prześladować, kurde. Idź tam do tych swoich ulubionych robocików twoich i tam... Nie wiem, obmyślę jakieś plany, jak tutaj unicestwić znowu Sonika. Bo tylko do tego się nadajesz. Znaczy, przepraszam. Ty jako złoczyńca nawet do tego się Eggman nie nadajesz, no bo nie potrafisz nigdy pokonać swojego Nemezis. Ale to samo można powiedzieć o Corteksie, o Ripto, o wielu innych tam antagonistach, którzy mają wielkie plany, żeby unicestwić swojego odwiecznego wroga, a tak naprawdę to chuja robią, brzydko mówiąc. Będzie końcówka już chyba, co nie? Jak najbardziej, kurde. To zwiastowało już nawet końcówkę. Tu chyba nie będzie żadnego długiego poziomu w tym Gamelandzie. Dobra, wiercamy się tutaj w podłogę, dokładnie tak. Nie gadajcie, że to już będzie koniec. Nie, dobra, jeszcze to nie jest koniec, bo tu jeszcze checkpoint jest. A! Wiercimy się, co nam szkodzi. Oj, troszeczkę zjebałem. A nawet nie troszeczkę, a bardzo zjebałem. Ponieważ wypadałoby już, jak już mamy ten power up, tego Wispa, to wziąć, o właśnie, żeby sobie trochę wydłużyć to i owo. Jako tako się udało, aczkolwiek mogło się to różnie skończyć. Premia za grind, będzie premia. Przydałaby się premia w robocie, hehe. Taki oczywiście żart sytuacyjny, bo jutro do roboty mam. Przydałaby się taka, wiecie, premia przy następnej wypłacie. Tak o, po prostu, za samo to, że się pojawiłem w robocie, hehehehe. Oczywiście, mam nadzieję, że po moim hehehe niektórzy skumali, że se jaja robię, no nie? 5-3. 5-3, moi drodzy, 5-3. O, 5-3. Dalej, co teraz muszę zrobić, bo jestem tutaj, okej. Fajnie. I teraz pytanie, czy jest tutaj jakiś, nie wiem, przycisk, czy cokolwiek? Kurde, nie. Czemu to zrobiłem?
Dlaczego? Ej, to było chamskie trochę. To było chamskie trochę. Teraz będziemy mogli to spróbować ogarnąć. Nie, no tak się nie dostanę. To tu musi być jakiś przycisk, albo nie wiem co. Bo nie widzę innego wyjścia. Nie widzę, jak inaczej miałbym się tam dostać do góry. No, teraz się odblokowało, bo musiałem tamtych, kurde, frajerów dojechać. Dobra, trochę czasu, jak widzicie, minęło. 4 minuty, kurcze pieczone. Nie podoba mi się trochę to, no ale no trudno. Na szczęście szmaragdy nie są na czas. Że nie wiem, po 5 minutach one, kurwa, znikną czy coś. Ale wypadałoby, jakby Sonic właśnie tutaj ze mną współpracował, bo kurwa widać, że nie chce współpracować. Ma jakieś kurde stawia opory jebaniutki. Nie! No kurwa mać, już jest końcówka. Premia za kolor kolejna. Oh yeah. Jest. Możemy się tam dostać już. Elegancko. Ale fuck, dostań się tam najpierw. Sonic. Nie wkurzaj mnie. Yeah, mamy purpurowy, znaczy fioletowy, przepraszam. Myli mi się fioletowy z tym purpurowym. I nie jestem żadnym daltonistą ani nic z tych rzeczy. Po prostu tak jakoś, no podobne do siebie kolory, nie będę tego ukrywał. No, takie buty. Barwa arystokracji, arystokracji mówisz? No to zostaje nam już tylko Gameland 6 i 7. Oczywiście po 3 akty, bo czemu by nie? I tu już zaczynamy z aktem w trójwymiarze znowu. Będziemy tak wybijali sobie właśnie tych śmietników. No to coś mi się wydaje, że to już będą takie łatwiejsze na nas czekać, no nie? Takie dosyć krótkie, łatwe, przyjemne. Trochę żałuję, że ten podczas normalnej serii nie robiłem tego Gamelandu. No ale z drugiej strony teraz nie byłoby tego odcinka bonusowego, albo by był tylko w formie takiej, żebym się tylko ścigał z tym, z Metal Sonikiem, no nie? Ale trudno, nie pomyślałem o tym, więc jak to się mówi, to jest kara dla mnie za coś takiego. Ale taka przyjemna kara, muszę przyznać, bo bardzo lubię tę gierkę, wbrew pozorom. Mimo że w wersji na PS4, no ona chodzi jak chodzi. Ponoć słyszałem, że lepiej ona chodzi na PS5, ale no nie uświadczyłem tego, ponieważ nie mam PS5, więc trochę ciężko byłoby, żebym ja to doświadczył jakoś. Jesteśmy na samiutkim końcu.
Dobra, czas na akt drugi. 44 minuty już na liczniku. Będę musiał ładnie pociąć kurcze pieczone. O, zdążyłem idealnie. Dobra, tu mamy checkpointik. To było bardzo słabe, to było bardzo nieprzemyślane, ale na szczęście tu mam checkpointik, tak więc niewiele się tak naprawdę wydarzyło. Znaczy wydarzyło się sporo, no ale nie muszę jakoś super nadrabiać. Dobra, trzeba było tutaj się na chwilę wyciszyć, ponieważ troszeczkę sytuacja tego wymagała. A wymagała pod tym względem, że lepiej się skupić, no nie, i mieć to już z bańki, niż nie wiadomo jak długo nad tym siedzieć. O, dobrze, bardzo fajnie. Już jesteśmy na samym końcu chyba. Tak jest. Samiuteńki koniec. No to zaczynamy. Koniec Gamelandu 6. Wielki finał Gamelandu 6. I znowu mamy kurde tych. Ja nigdy nie pamiętam jak te Wispony się wszystkie nazywają, więc... Najwyżej, jeżeli nie będę serio pamiętał, to dam wam tutaj oczywiście adnotację, jak on może się nazywać, ten Wisp. Bo serio, mam czasami problemy z tym, że niektóre imiona, nazwy tych Wispów, no nie potrafię ich zapamiętać, no nie? A w szczególności, że ja bardzo dawno no, nie grałem w Sonica Colors Ultimate, więc tym bardziej ciężko mi będzie wszystkich zapamiętać. Okej, okay. Bez sensu trochę, no ale okay. Dobra. Chyba się zbliżamy do szmaragdu. Takie mam wrażenie dziwne. O, to było słabe. To mogę powiedzieć, że to było bez sensu, co ja narobiłem. Mogłem użyć tego zielonego przecież. To teraz trzeba patrzeć, gdzie one są. Te zielone. Dobra, mamy tego zielonego gnojka. Zaraz mi się skończy. Okej,
Dobrze. Jest błękitny, niebieski, morski, czy cyjanowy, czy nie wiem jak to nawet nazwać. Jaki to jest kolor dokładnie, ale nie, raczej niebieski to jest. I prawie 1 000 000 punktów. Nice one. Cienka niebieska linia. No to proszę Państwa, wielki finał już na nas czeka. Czas na 7 Gameland i ostatni. I 52 minuty na nagraniu. I teraz pytanie, jakiego będziemy mieli Wispona. O nie, znowu kurde ta paruwa. Będzie nas atakowała tutaj. Śmieć. Serduszkami będzie nas atakował. Źle zrobiłem, myślałem, że to będzie jakiś Wispon. No, lećmy górą se na spokojnie. O, teraz się zablokowałem. Kurde! Teraz się zablokowałem. Ale za polecimy właśnie do góry. Już 15 jest? Kurde! Jak ten czas leci? Znaczy, dobra, może nie aż tak szybko. Ale no, trochę nie powiem, że mi zleciało od momentu, kiedy zacząłem nagrywać Sonica Colors Ultimate. A teraz to samo możesz mnie gonić, kurde. Myślisz, że mnie zaatakuje. Przedostatni akt przed nami. Teraz chyba będzie 3D, prawda? Nie, 2D znowu. Myślałem, że kurde, tutaj będzie zmiana, że teraz 3D będzie, a tu jednak taka niespodzianka. A widzicie, kurcze. Już człowiek nie wie, na co się ma nastawiać. Przykre. I teraz będziemy sobie tylko tak w górę lecieć? Całkiem wysoko żeśmy polecieli. Nie żeby coś. Teraz uwaga na zabójczą dwójkę. Oni w takich okienkach są teraz. XD. Zostali ładnie porobieni. I my tak z każdą kulą od bilarda będziemy lecieć? Bo nie wiem. Nie wiem, na co mam się przygotować ewentualnie. Znowu jedynka, czy co to jest teraz za kula? No kurde!
A, i teraz musimy po prostu uważać, żeby nas kula nie capnęła. Chociaż, dobra, już nas nie capnie. Nie ma nawet takiej możliwości. No dobra, czas na wielki finał w takim razie. 7-3. Game Land. O, teraz mamy 3D. Pełne 3D. Dobra, co tutaj będziemy mieli? Poza tym, że musimy uważać na przepaście. Myk, myk. Teraz tak. Okej, bierzemy sobie ich jak najwięcej się da. I przy okazji dostaniemy premię za kolor, fajnie. Uwaga, bo tam jest głowa Eggmana. Na szczęście już ominęliśmy sobie tę główkę, tak więc możemy lecieć dalej. Okej. I stańmy sobie tutaj. Teraz mam rocket. Dobra, uciekamy. Bo tutaj zaraz by... Tak naprawdę jak ja sobie tam stałem, to równie dobrze tamta jedna z kul mogła mnie capnąć i miałbym po pierścieniach. A im więcej tym... Im więcej tym lepiej, jeżeli będę miał więcej pierścieni. Uwaga, zapadająca się podłoga. Lecimy, 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 lecimy. Szybko, 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 szybko. Rocket? A nie, to nie jest rocket. Myślałem, że to jest rocket. Dobra, to muszę przyznać, że trochę dłuższy poziom to jest. Nie spodziewałem się, że on będzie aż tak długi. O, i to już koniec jest. Myślałem, że tam u góry gdzieś będzie ten pierścień. Fajnie! To już ostatni szmaragd zebraliśmy, czyli zrobiliśmy grę na 100% już. I będziemy mieli chyba wszystkie trofki w tym momencie. Ale zobaczymy. O kurde, mamy wszystko zrobione. Sto procent. Piękne 100% tutaj mamy. Ale chwila, moment. Czemu tu mi się nie zaliczyła platynowa trofka? Chyba, że czegoś nie zrobiłem. Hyyy!
Aha, jako Super Sonic musimy ukończyć dowolny akt. No dobra. Może polećmy tutaj w takim razie. Nie ma problemu, możemy ukończyć akt pierwszy jako Super Sonic. Wtedy będziemy mieli platynową trofkę, tak więc zobaczmy, jak będzie wyglądał Super Sonic. Dobra, na razie zaczynamy jako zwykły, czyli pewnie po 50 pierścieniach będę mógł się zmienić w Super Sonica. Czyli standardzik, dobra, to zbieramy teraz. Nie mogę się szczerze doczekać tego Super Sonica. Dobra, mamy Super Sonica, moi drodzy. Lecimy z koksem. Ale on jest szybki. On jest jeszcze szybszy niż by mi się wydawało. Lecimy, 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 lecimy do samego końca, do exitu, do exitu. O kurde. Ale on popitala. Yes! Mamy to. Niskie loty. Yes, będzie to. Mamy platynowa trofka, moi drodzy. Yeah. Powiem szczerze, naprawdę jestem zadowolony. Aż nie wiem, co mogę powiedzieć. Cała gierka na 100%. 109 żyć. 44 rangi S. 180 czerwonych pierścieni. 544 monety. 6 na 6 Metal Soników pokonanych. No to cóż, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie serii Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem całą tę serię. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ten bonusowy odcinek, bo starałem się go całkiem ciekawie komentować. Wiadomo, czasami były chwile wyciszenia, żeby na spokojnie, nie wiem, wsłuchać się w soundtrack albo po prostu skupić się. W taki oto sposób ukończyliśmy coś, co trochę też szło ostatnimi czasy mi po głowie, żeby skończyć. Mimo że serię zacząłem w październiku zeszłego roku, to skończyłem ją w sierpniu. Czyli zacząłem ją w jesień, a skończyłem ją w lato, tak więc... Co ja tu mogę więcej powiedzieć? 12 sierpnia, godzina 15:03. To jest czas, w którym ja to nagrywam, a wy prawdopodobnie będziecie to widzieli jutro, czyli 13 sierpnia o godzinie 13. A o godzinie 19 będzie coś... Albo nie, to będzie o godzinie chyba 19. Bo myślę, że o godzinie 13 będzie coś... co niektórzy może się zdziwią, bo już trochę zaspoilerowałem, że Crash 4, wiadomo, o co chodzi. Dobra, nieważne, nie będę się kompromitował. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i życzę wam udanych wakacji, póki one jeszcze są. Na razie, ho.